Cześć moi drodzy, dzisiaj troszeczkę inny film. To jest film, nie muszę ściągnąć te słuchawki, bo ja nie potrafię tak słyszeć się tu trochę i mówić do was, bo mi się echo robi. Postanowiłem zakupić sobie zestaw bezprzewodowy mikrofonu, żebyście nie mieli takiego echa i pogłosu, bo to jest bardzo męczące w filmach, zauważyłem to. Kupiłem taki zestaw Boya. Kupiłem go używany, bo były dwa nadajniki i jeden odbiornik, co, że tak powiem, robi fajną robotę, bo można do drugiego odbiornika online wejście podłączyć z innym mikrofonem ewentualnie jeszcze, albo jakieś dodatkowe akcesorium, które ułatwia życie. Kupiłem to za 290 zł, moi kochani, więc a cena rynkowa tego zestawu jest to 630 zł, jeśli to chodzi o nowe. Czekajcie, bo tu nie piszę, jaki to jest model. Dobra, potem wam powiem. Na tym ustawieniu mam teraz ustawioną czułość mikrofonu. Ja bym chciał, żebyście wypowiedzieli, jak to będzie wyglądało. Czułość mikrofonu jest na maksa, to jest 32. I teraz zejdę sobie do czułości mikrofonu na 20. O 10, że tak powiem, jednostek, żebyście mogli sprawdzić, jaka jest różnica. Teraz mikrofon mam ustawiony na 25, może co 5 będziemy schodzić, to jest w sumie co 7 jednostek, jest na 25 i zejdę teraz na 20 i powiecie mi, który dźwięk będzie lepiej słyszalny według was. Ja go sobie i tak odsłuchuję na, że tak powiem, i tak go sobie odsłuchuję. Nie potrafię rozmawiać, jak się słyszę w słuchawkach z opóźnieniem, ale ja nie da się, ja nie wiem jak to. Nie no, w studiach profesjonalnych mają profesjonalny sprzęt, nie ma opóźnień, więc nie mają z tym problemu. Dobrze, jak to będzie słyszalne, czy nie ma jakiegoś przesterowania, to sprawdzę sobie też w programie, którym ja to sobie miksuję. Spróbuję tego w ogóle nie specjalnie przerabiać. Mam teraz czułość mikrofonu na 25, schodzę do 20. Czułość mikrofonu na 20, ja widzę, że już do szczytów tutaj na monitorze, mam taki monitor, który mi pokazuje wysterowanie mikrofonu i do szczytów od czasu do czasu coś się, że tak powiem, do szczytów się coś przykleja. Wiadomo, wiecie o co chodzi, o prawidłowe wysterowanie mikrofonu, czekajcie, bo najlepsze jest to, że możemy sobie odejść teraz z tym mikrofonem od tej kamery i normalnie będziecie mnie słyszeli, bo o to mi chodzi. Dobra, mamy 20 na mikrofonie, teraz mamy 15, podejrzewam, że 15 to jest za cicho, także mamy 3 opcje. Wracamy z powrotem do tych opcji co 5. Teraz jest czułość mikrofonu 15. Zmieniłem kanał nadajnika, przepraszam, bo tutaj trzeba wejść w funkcję. Teraz mamy czułość mikrofonu 20 z powrotem. Powiedzcie mi to, jak na 20 to chodzi. Czekam na wasze komentarze oczywiście. A teraz damy sobie 25. Teraz mamy 25, czułość mikrofonu 25. I wrócimy za chwilę do tej 32, która była, ale to mi się wydaje, że to będzie przesterowane za bardzo. Jeśli jest ktoś, kto ogląda mój kanał i ma jakieś pojęcie o, może nie powiedzmy od razu o inżynierii dźwięku, ale o technologii nagłaśniania czy mikrofonach, bardzo bym prosił o jakieś sugestie. Można zadzwonić do mnie, do firmy, jeśli ktoś by chciał podzielić się swoim doświadczeniem. Tak? Ja się dzielę zresztą swoim doświadczeniem. Naprawdę będę zobowiązany, będzie mi miło, bo człowiek uczy się całe życie, a wszystkiego nie da się nauczyć, uwierzcie mi. Większość można. Czułość mikrofonu 25. Ja wiem, że im większa czułość mikrofonu, to tym bardziej słychać to, że ja oddycham, że ja coś robię, jakieś szelesty tutaj. No, nie powinno to tak wyglądać, nie? Także jeszcze teraz damy 32. No, jakiś szmer. No, są. O. Po brzuszku, łakomczuszku, jak się posmeram, to coś przynosi. Ale to nie powinno żadnych moich oddechów być słychać, z tego co wiem. No ale to są do tego jakieś filtry, to nie oczekujmy od czegoś, co kosztuje tyle, jakichś kosmicznych, że tak powiem, efektów. Dam na 25, na 20 z powrotem. Kosmicznych efektów, aczkolwiek no wszystko jest, że tak powiem, moi kochani,
25 chyba najlepiej mi się wydaje, bo tutaj do szczytów mi dobija na spokojnie. Nie jest przesterowane chyba. Wszystko zależy od odpowiedniej do regulacji, dopasowania wszystkiego. To jest tak jak w motoryzacji, dopasowanie gaźnika, składu mieszanki i wtedy to hula, tak samo jest z tymi mikrofonami. Jak za dużo pchamy z sygnału do danego wejścia o odpowiedniej wysokiej czułości, będzie przester, kompresor sobie z tym nie radzi i wierzchołki są ucinane, jest charczenie, jest koniec. Tak to wygląda. Nie jestem ekspertem, że tak powiem, w dźwięku. Znam się na elektronice, naprawiam sprzęt, jak wiecie, też krótkofalarski, radiostacje i audio, ale no wiadomo, tego nie zgłębiałem aż tak bardzo. Okej, okay, ja myślę, że wystarczy gadania. Mam tu jeszcze ustawienia w nadajniku, w odbiorniku, przepraszam. Ja bym się musiał teraz tym odbiornikiem, nie, może, dobra, może zobaczymy. Tu mam volume na 12. Teraz volume dałem na 25, ale już widzę, że jest takie przegięcie, że jest takie przegięcie, że głowa boli. Słuchawki założę. Może zobaczymy, jak to na słuchawkach. Na słuchawkach to inaczej wygląda. Ja się podwójnie słyszę. Raz, raz. Może krzyknę. Nie, jest dobrze. Ale wiecie co? Ma mniejszą czułość mikrofonu. Więcej głośności. Inaczej, sygnał wyjściowy z odbiornika, który wędruje do kamery, jest na wyższym poziomie, co powoduje to, że jest to głośniejsze, ale nie słychać na przykład mojego oddechu. Tak akurat, nie słychać tak, bo dopiero jakbym ten mikrofon tu dał na 30, o tego, ja tego chciałem uniknąć, jest za głośno, jest przegięcie, nie. Raz, dwa, raz, próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, próba, raz, dwa, trzy, cztery, próba, pięć, raz, dwa, trzy, chyba 25 jest najlepiej, a tutaj na odbiorniku też 25. Moi drodzy, czekam na wasze, sorry, że ja tak mówię, bo ja tu się słyszę podwójnie z opóźnieniem i to mi utrudnia życie. Czekam na wasze sugestie, jakby to miało wyglądać. Jakie ustawienie byłoby najlepsze, jeśli muszę jeszcze coś potestować w jakiś inny sposób, to dajcie mi jakieś, że tak powiem, propozycje. Ja postaram się to zrobić. Wiecie, jestem w pustym pomieszczeniu, które jest obite płytami i pod tym jest styropian 5 cm wyłożony, więc to nie bardzo tłumi. Ściany są twarde z desek, z tych płyt, więc dźwięk się odbija i wygląda to jak czekajcie, bo o, światło. I wygląda to jak, słychać to jak w kościele. Wy to ocenicie, bo na YouTubie to będzie całkiem inaczej słyszalne niż u mnie tutaj w studio. Dobra, kochani, czekam na wasze jakieś spostrzeżenia, jak wy to słyszycie, jak to u was wygląda w ogóle. Także... No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, bo czy ten dźwięk jest lepszy, czy lepszy jest dźwięk z samej kamery, aczkolwiek wydaje mi się, że z samej kamery ten dźwięk jest taki suchy, pusty, bez sensu, taki niepełny, a tutaj ten mikrofon powoduje to, że jednak ten dźwięk jest taki bardziej wypełniony, więcej dołu jest, to znaczy więcej basu, sopran, jest to tak zrównoważone, dopasowane maksymalnie. Na początku ja, jak odtwarzam sobie to, co teraz mówię na kamerze, to ja słyszę taki syk specyficzny, ale to może być spowodowane tym, że ten tor audio w kamerze przenosi to na głośnik, a nie do końca musi to przenosić na, że tak powiem, na już film, który obrobimy. Zobaczę, jak to będzie w komputerze. Także moi drodzy, myślę, że was nie zanudziłem tym filmem, ale ja potrzebuję też waszej jakiejś reakcji, pomocy waszej w tym, żeby to hulało, nie? Czekajcie, ściągnę te słuchawki. Ja dźwiękowcem to bym nie mógł chyba być, powiem wam. Nie, lubię muzykę, kocham muzykę. Ale nie mógłbym być dźwiękowcą, jakieś kable mi się plączą, to dostałem kiedyś taki mikrofon w prezencie na gwiazdkę, też krawatowy, że się to nazwę, tak nie wiem, dobrze to mam, który był z przewodem. Fajne to było, bo bardzo fajnie słychać, ale tylko stacjonarnie, jeśli siedzisz w jednym miejscu, ale jak ja tutaj chodzę, naprawiam motocykl, o, tu jest na przykład Husqvarna SM125 do naprawy, widać mnie? Widać mnie. Więc gdzie ja nie jestem, tam dźwięk jest zawsze taki sam, prawda?
Dobra, nie będziemy tego więcej testowali. Wydaje mi się, że jest ok, ale to ja czekam na wasze spostrzeżenia. Co wy słyszycie? Co wy słyszycie? Czy słyszycie mnie dobrze, cicho, głośno? Jak to wygląda? Aha, ja nie mogę tutaj. No musiałbym ten mikrofon mieć chyba na. Nie, no muszę go mieć tu do góry. Jeśli jest ktoś, naprawdę prosiłbym, kto zna się troszeczkę na tym, ma jakąś wiedzę, pojęcie i może mi pomóc. Gdzie ten mikrofon ma mieć? O, zobaczcie. Czy mam ten mikrofon mieć tutaj, czy na środku, czy tu, czy przy koszuli, tutaj przy szyi? Nie wiem, nie znam się. Mogę spróbować przełożyć ten mikrofon, ale wiecie, no jak. O. Raz, dwa, próba mikrofonu. Nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Ocencie to wy, ale wydaje mi się, że ten mikrofon zawsze musi być skierowany w kierunku, raz, dwa, raz, w kierunku tam, gdzie mamy aparat mowy, prawda? W kierunku ust. Stąd się wydobywa dźwięk, więc on powinien wędrować w tą stronę. Kochani, liczę na was, także prosiłbym o jakieś sugestie. Bardzo dziękuję. Nie zadawajcie pytań pod tym filmem akurat na temat motoryzacji, bo to jest film o dźwięku. Chcę, żebyście mnie dobrze słyszeli. Chcę, żeby to jakoś normalnie chodziło, bo cały czas od początku kanału pracuję albo na telefonie. Na początku to był mój Samsung Galaxy. Kurde, już zapomniałem. Taki pierwszy Galaxy był. Potem był Samsung Galaxy. Same galaksiaki mam zawsze, musicie wiedzieć. Jakiś już lepszy. Teraz mam, J7 była kiedyś. Teraz mam Nota 10 Plusa. On robi fajne filmy, fajny dźwięk. Fajnie, gdybym umiał zaadaptować do niego ten mikrofon. Muszę to spróbować. Aczkolwiek, no kurde, no fajnie, bo tam też mam pilota, mam Rysik, który mi służy jako pilot, on fajnie nagrywa, bo 4K nagrywa i 60 FPS-ów, także 60 klatek na sekundę, chyba tak się to mówi. Także też fajne filmy z niego wychodzą, ale wiecie, telefon jest do telefonowania moim zdaniem, robienia ewentualnie zdjęć, można zrobić takie zdjęcia, nie wiem, z jakiejś podróży, gdzieś się coś testuje na GPS-ie, żeby nagrać ekran, bo tam jest taka fajna funkcja. Także, a kamera moim zdaniem jest do nagrywania filmów, aparat do zdjęć i tak dalej, wiele osób nagrywa aparatami fotograficznymi, co bardzo fajnie wychodzi. Jestem pełen podziwu, bo zdjęcie trzeba potrafić zrobić, naprawdę. Film nagrać również, ja nie jestem specjalistą od tego, ale są ludzie, którzy mają talent, interesują się tym i moi kochani, jeśli jest wśród was ktoś, kto się tym, na tym troszeczkę chociaż zna, na filmach, na dźwięku, prosiłbym naprawdę o pomoc, czy słychać mnie dobrze, czego jest za dużo, czego za mało. Telefon kontaktowy znajdziecie na mojej stronie www.serwis.sklep-części.pl. Tam jest mój numer telefonu. Jeśli bym nie odbierał, to proszę napisać tylko krótkiego SMS-a, że w sprawie dźwięku od kamery ja oddzwonię. Naprawdę poświęcę czas, jeśli wy mi poświęcicie czas. Znaczy, ja staram się wam poświęcać jak najwięcej. Wiem, nie było tych filmów ostatnio za dużo, ale naprawdę, no widzicie sami, robię coś, żeby było dobrze, żeby to najlepiej, jeszcze lepiej hulało. Także, moi drodzy, żegnałem się już 15 raz i ja zawsze dużo gadam. Żona mówi, zamknij się już, chłopie, oglądamy ten film, bo ja zawsze coś komentuję. Także tak to wygląda z mojej strony. Dobra, może na początkach mojego, że tak powiem, mojej przygody z tym filmowaniem, to wam może kiedyś opowiem. Zresztą widzicie, jak to było na początku, na pierwsze filmy na kanale. Była trema i tak dalej, trochę się wyrobiłem, także jeśli są już teraz jakieś przemówienia, to ja pierwszy jestem, wiecie, bo lubię. Dobra, pozdrawiam was, czekam na wasze odpowiedzi, jak to wygląda z tym dźwiękiem, moi kochani. Naprawdę liczę na waszą pomoc, bo bez was nie byłoby tego kanału, naprawdę. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dziękuję za lajki, za subskrypcje. Mam takie marzenie, żeby mieć 100 tysięcy subskrybentów, naprawdę, no, nie wiem jak to osiągnąć. Może mi podpowiecie, słuchajcie, jeśli znacie się troszeczkę na tym, bo każdy ma jakieś swoje, że tak powiem, koniki. Ktoś lubi grać, ktoś lubi co innego robić. Jeśli macie na jakąś receptę na to, to pomóżcie mi. Chciałbym mieć 100 tysięcy subskrybentów, naprawdę zależy mi na tym. Jak każdemu, prawda, bo po coś ten kanał robimy, po coś to rozwijamy. Przede wszystkim chcę pomóc wam naprawiać te pojazdy. Pokazać, jak to wygląda, jak coś się naprawia i tak dalej. No nie zawsze czas mam na te filmy, jak wiecie, ale staram się. Dobra, czekam na wasze odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, moi kochani. Trzymajcie się. Gdzieś mam pilot w kieszeni, którym chcę wyłączyć nagrywanie. Tak, że tak powiem. O, jak się to mówi?
żeby nie było widać.